Pierwsza Ewangelia w ciągu okresu zwykłego, w ciągu roku, który przeżywamy od dzisiaj. Ewangelia, która jest jakby takim wprowadzeniem, która zakłada wszystko to, co będzie dalej się działo. Nie jest możliwe, żeby przeżywać następne Ewangelie, nie jest możliwe, żeby przeżywać swoje życie w świetle Słowa Bożego, w Jego bliskości, jeśli nie będzie miała miejsce ta Ewangelia, jeśli ona nas nie dotknie, jeśli ona się nie wypełni w naszym życiu. Bo Chrystus przychodzi i wzywa do tego, żeby pójść za Nim, żeby być w Jego bliskości, żeby być świadkami tego, czego On będzie dokonywał, słuchać tych słów, które będzie wypowiadał. I tak było 2000 lat temu i tak jest dzisiaj. Chrystus przychodzi. To jest niesamowite tak naprawdę, bo kiedy sobie tak uświadomimy, że powołał ich od rzeczy prozaicznych, praca, czy może nie prozaicznych, ale codziennych. Że bynajmniej nie spodziewali się tego, że w tym momencie ich życie zupełnie się odmieni. To już bardziej my moglibyśmy się teraz spodziewać, że coś się dokona. No bo oni jak co dzień wyruszyli w nocy na połów ryb, złapali, nie złapali, robią to, co robili. I nagle przychodzi ktoś obcy, woła ich i idą za nim. My już możemy trochę oczekiwać wręcz tego, że tu się coś dokona, że w tej w świątyni, w tym czasie, w tej Eucharystii, że Chrystus przejdzie, że nas powoła, że zatrzyma się przy nas. Tego chcemy. Żeby usłyszał nasze modlitwy, to z czym przychodzimy, żeby przeżyć Jego obecność. Jesteśmy tak naprawdę w o wiele lepszej sytuacji, aniżeli ci apostołowie. Ale czy mamy tą gotowość, którą mieli oni? Bo żeby pójść za Chrystusem, musieli zostawić naprawdę wszystko. Oczywiście byli tacy, którzy mówili, no niewiele zostawili. Ostatecznie ta jedna łódź, sieci, ojciec, może ta najbliższa rodzina. Ale już święty Hieronim mówił, że zostawili bardzo wiele, bo zostawili wszystko, co mieli. To nie tyle chodzi o to, ile ktoś ma, żeby pójść za Jezusem, to dać dużą część z tego, co się ma. Oni tyle, ile mieli, nawet jeśli to było niewiele, zostawili naprawdę wszystko i poszli. Dobry początek, ale można zapytać, jak się to skończyło. Przynajmniej w pewnym momencie. Jest rzeczą zastanawiającą, że kiedy święty Jan kończy swoją Ewangelię, jest ten moment po ukrzyżowaniu Chrystusa, to tych czterech apostołów jest tu, gdzie ich Chrystus zastał. Są w Galilei, w tym samym miejscu i znowu łowią ryby. I to jest takie pytanie numer jeden. Jak im się udało te sieci przeszmuglować? 3 lata. Niby poszli, a w razie czego sieci są. Zostawili wszystko. Nawet święty Piotr się zarzekał. Pamiętamy to w pewnym momencie. Co dostaniemy za to? Oto my opuściliśmy wszystko. Zerwaliśmy ze wszystkim. No tak zerwał. Przyszedł do czego? I łódź się znalazła. I sieć się znalazła. I kumple się znaleźli. Niby wszystko, a nie wszystko. Tak jest i tak może być też i w naszym życiu, że tak wydaje nam się, że idziemy za Chrystusem na zapadłe. A ile tych rzeczy szmuglujemy? Ile w międzyczasie rzeczy pojawia się,
które nas od Chrystusa tak naprawdę odciągają. Jak przyjdzie się do czegoś, okazuje, że są bardzo mocne więzi. Więzi rodzinne, bo dzieci, Kościół gdzieś tam na boku, Chrystus nie do końca, bo są dzieci. A jeden z takich wielkich ojców Kościoła, święty Bazylii, mówił: no to co, Bóg ci dał dzieci, żeby cię odciągnąć od siebie? Jak ci powołał, dawał ci powołanie, woła cię do ciebie, to te dzieci mają być przeszkodą? Bynajmniej, skoro Pan Bóg daje te dzieci, to znaczy, że zakłada, że i te dzieci będą tym środkiem, który będzie cię zbliżał do Pana Boga, zbliżał do Chrystusa, a nie bynajmniej nie oddalał. Nie jest to przeszkoda, wręcz przeciwnie, jest coś, co ma służyć tej relacji z Panem Bogiem. Pieniądze, bądź ich brak, to jest rzecz taka podstawowa, która nas od Pana Boga gdzieś tam dzieli. I to w sposób czasem bardzo wyraźny. Nie, żeby to zarabiać, żeby było na rodzinę, na siebie, na to minimum, to trzeba w niedzielę pójść do roboty. To trzeba to zrobić, trzeba zrobić tamto. Trzeba się poświęcić dla rodziny i długo pracować. Wszystko wymówki, które tak naprawdę z Panem Bogiem niewiele mają wspólnego. Można gdzieś pójść za Chrystusem i można ciągle te sieci i łódź szmuglować. I przyjdzie cokolwiek, nie? I nas odciąga. Że Pan Bóg przychodzi z pewnymi sytuacjami, tak jak w życiu świętego Piotra, i się okazuje, że to wszystko jest, te nasze deklaracje są na wyrost. Że wcale tak nie jest, że wszystko opuściliśmy, że wszystko mamy gdzieś pochowane po dziurach, kątach i w razie czego szybko do tego wracamy. Oczywiście wiemy, że w życiu świętego Piotra było tak, że to drugie powołanie, to powołanie po krzyżu, po zmartwychwstaniu, było tym powołaniem utwierdzającym, że w tym momencie Piotr zrozumiał swój błąd, przyznał się do niego. To jest ten jego płacz żalu, ten płacz, który mu uświadomił też, że Chrystus nie jest dla niego wszystkim, że tak naprawdę nie zna Chrystusa, że bynajmniej wiele nie opuścił dla niego, nie opuścił przede wszystkim siebie, swoich wyobrażeń. Ale to drugie powołanie utwierdziło go na tej drodze. Właściwie wszystkich 11 apostołów po zmartwychwstaniu już poszło za Chrystusem na przepadłe. Wszyscy oddali życie za ewangelizację. Poza Judaszem, który w międzyczasie wypadł, wszyscy inni pozostali wierni do końca. I to jest też to słowo, które dzisiaj przychodzi do nas, że my również jesteśmy powołani tu i teraz do tego, aby pójść za Chrystusem. Chrystus mówi: pójdźcie za mną. To nie jest tyle jakiś stan teraz duchowny. Może być i taki, ale czy małżeński. Ale przede wszystkim to jest to pójście za Chrystusem. Ma to do siebie, że to jest pójście za Nim. Pójście, wejście w bliskość do Niego. Apostołowie, którzy poszli za Chrystusem, byli tymi, którzy życie związali z Chrystusem. Którzy żyli w Jego obecności. To Chrystus chce nam dać. Jak my się skupimy na tym właśnie, co zostawiliśmy w dobrym tym wymiarze, albo i złym, tak jak i święty Piotr, że zostaliśmy dla Ciebie, ale patrzył ciągle na to wszystko, co myśmy dla Ciebie zrobili, jak ja się dla Ciebie poświęciłem, jak ja jestem pobożny, ile jak często chodzę do kościoła, nie tylko w niedzielę, ale jeszcze w dzień powszedni, dzisiaj, kolęda, no, dwa bloki, przyszło parę osób, ale ja jestem. No, można w ten sposób ciągle myśleć, można to mieć gdzieś głęboko w sobie, można to w sobie wszmuglować. Może być właśnie skoncentrowanym ciągle na tym, co ja muszę dla Pana Boga robić. I to jest tylko kwestia chwili,
kiedy ja zdezerteruję. Bo się okazuje nagle, że ten rachunek się nie zgadza, że Pan Bóg mi jakieś psikusy robi. Ja taki pobożny, a tu dziecko raka dostaje. Nie wie z jakiej racji. Pan Bóg mi robi, dotyka mnie krzyżem. Tak jak dotknął krzyżem apostołów, którzy uciekli. To nie jest, dopóki będziemy skupieni na tym wszystkim, co myśmy dla Pana Boga zrobili, to naprawdę jesteśmy biedni. Dopóki nie otworzymy oczu i nie zobaczymy, ileśmy zyskali, będąc, udając się w tą przygodę z Chrystusem, że jesteśmy z Nim, patrzcie, za kim poszliśmy, za kim idziemy, to jest pierwsza lektura, słowo z listu do Hebrajczyków. Kim jest ten Chrystus, za którym chcemy iść, którego chcemy naśladować? Ten Syn. Jego ustanowił Bóg dziedzicem wszystkich rzeczy. Przez Niego stworzył wszechświat. To nie jakiś celebryta, który dzisiaj jest, jutro go nie będzie, a nawet jeśli będzie, to pozostanie celebrytą. Ten, przez którego Pan Bóg stworzył wszechświat, który ten wszechświat dziedziczy, ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały, odbiciem Jego istoty, ten, który podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi. Patrzcie, jak można Pana Boga rozliczać. Wszystko, cały świat do Niego należy, cały wszechświat do Niego należy. Wszystko to podtrzymuje. To jest Jezus Chrystus, Bóg. Wszystko zależy w tym świecie od Niego. Jak można Mu robić teraz rachunki, że Ty mi za mało dałeś? Za tym chcemy iść. A On, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, to chce z nami uczynić. Oczyścić nas. Uświęcić. Zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Za tym Chrystusem chcemy iść. Nie robiąc kiepskiego handlu, patrząc, ile myśmy dali, tylko naprawdę żyć w tej świadomości, jak bardzo zostaliśmy obdarowani. Dlatego to, co się dzieje w świecie, w Polsce i będzie się dziać, to jest rzecz dla nas drugorzędna. Wybraliśmy właściwie. Zjednoczyliśmy nasze życie z Chrystusem. Tym, który jest dziedzicem wszechświata. Jesteśmy powołani, aby z Nim być na zawsze. Amen. Et ne vacille pas, ferme ton trône, depuis toujours tu es la sainteté, l'ornement de